Cześć, dzisiaj zapraszam Was na tag, który nazywa się Top Ten Kobiety. Nie ukrywam, że nagrywam go z racji tego, że poza tym, że mi się podoba, to z racji tego, że on nie wymaga dużego przygotowania, a nie ukrywam, że w obecnym czasie mam dosyć mało czasu. No tak, troszeczkę dziwnie to zabrzmiało, ale nie chcę Was zostawić bez filmików, dlatego pomyślałam, że taki tag może Wam się spodobać. I zaczynamy. Co tu mu się pomieszało? Więc będę czytać pytania tutaj znalazłam jakieś na YouTubie. I pierwsze pytanie, to jest przede wszystkim opis tego tagu, to jest 10 rzeczy, bez których nie wyobrażam sobie mojego życia. No i pierwsze pytanie to jest ubrań. I zdecydowanie w tym miesiącu, i ona jeszcze się pojawi w ulubieńcach niekosmetycznych. I to jest maxi spódnica, którą kupiłam, ona jest bardzo, bardzo długa, jak wiecie, ona jest troszeczkę grubsza i jest plisowana. Ja ją kupiłam na wyprzedażach w Vero Modzie za 40 zł. Ja już ją chciałam kupić dużo wcześniej, kiedy ona była bez promocji, kosztowała 100 zł, ale na szczęście mój zdrowy rozsądek wygrał i wtedy jej nie kupiłam. No i kupiłam ją właśnie teraz, kiedy zobaczyłam, że jest na przecenie. I muszę Wam powiedzieć, że to jest chyba jedna z lepszych wydanych 40 zł w tym miesiącu, ponieważ jeżeli nie chodziłam do pracy, to praktycznie ponad połowę czasu to właśnie chodziłam w tej spódnicy i bardzo ją lubię, ponieważ ona jest taka troszeczkę flowy, ale tak też nie do końca, bo to nie jest taki cienki materiał, dlatego jeżeli nie jest tak gorąco, to też spokojnie mogę ją ubrać i jest mi ciepło, więc to na pewno będzie ta, że coś z ubrań. Tutaj jest ten tabletem, nie ogarniam. Dobra, kolejne pytanie, coś z obuwia. No i teraz też muszę pokazać oczywiście buty na płaskim obcasie i to są zwyczajne Lordsy, które kupiłam rok temu na stronie sequinshoes.pl, ale niestety wykonanie ich jest beznadziejne, bo jak widzicie tutaj to już wszystko odpada, tutaj też już wszystko jest pościerane pod, tutaj w środku tak samo, więc wykonanie ich jest straszne, ale one są wygodne i do pracy sprawdzają się idealnie. I po prostu unoszę je praktycznie codziennie. Kolejne pytanie, kosmetyk z kolorówki i to na pewno będzie krem BB. Zastanawiałam się, czy pokazać krem BB, czy tusz do rzęs, ale stwierdziłam jednak, że ważniejsze dla mnie jest dobrze wyglądająca cera, dlatego pokazuję Wam krem BB i to jest Misha Pack Perfect Cover, ja mam w kolorze 13 i już nieraz Wam mówiłam, że jestem z niego bardzo zadowolona i w niedługim okresie czasu zrobię Wam tak, te filmiki, które u mnie nazywają się Sprawdź To, czyli tak zwany test na żywo, jak nazywa się na innych kanałach, i wtedy zobaczycie, jak on wygląda. Dzisiaj też mam go na twarzy, ale widzę, że jestem troszeczkę prześwietlona, dlatego nie wiem, jak to będzie wyglądało. Kolejne pytanie to jest coś z pielęgnacji i tym teraz jest to zdecydowanie filtr przeciwsłoneczny. Ja mam z Bioderma i to jest SPF 50. On wygląda tak. Używam go codziennie bez względu na to, czy jest słońce, czy nie ma słońca. Powiem Wam także, od 2 miesięcy zdecydowanie bardziej dbam o swoją skórę i o całą pielęgnację, dlatego nie wychodzę z domu przez te 2 miesiące ani razu nie zdarzyło mi się wyjść z domu bez filtru, ale też kiedy bez filtra. Ale też kiedy siedzę w domu i nie wychodzę, to też i tak nakładam, ponieważ to promieniowanie dociera do nas przez okna, więc tak czy siak zawsze ten filtr jest na mojej twarzy, jestem z niego bardzo zadowolona, troszeczkę się po nim świecę, ale nie bieli mi twarzy i jak dla mnie jest idealny. Kolejne pytanie, przyrząd do włosów i tutaj mogłabym Wam pokazać suszarkę, prostownicę i tak dalej, ale z racji tego, że nawet takich rzeczy nie mam, bo suszarka co prawda tutaj jest, ale to nie jest moja, dlatego pokazuję Wam Tangle Teaser, ponieważ ja używam go za każdym razem codziennie i jestem z niego bardzo zadowolona. Mam go już prawie 2 lata i teraz nie wyobrażam sobie rozczesywania włosów czymś innym niż właśnie Tangle Teaserem. Każdemu polecam i naprawdę jest dla mnie, no już nie mogłabym się bez niego obejść. Coś z kuchni i to na pewno będzie blender, czyli ten, który przede wszystkim mogłyście zobaczyć na moim nowym kanale, do którego link będzie tutaj i też w opisie jest pod każdym filmikiem już teraz.
Dlatego serdecznie wszystkich Was zapraszam i od razu powiem, jest to kanał o zdrowym stylu życia, różne przepisy, porady i tak dalej, więc wszystkich chętnych zapraszam. Ale tam właśnie pokazywałam Wam jeden przepis, już na razie jest, na milkshake, czy tam na shake, obojętnie. I właśnie tam użyłam blendera, który jest naprawdę teraz dla mnie niezbędny w kuchni. Używam go codziennie do wykonywania różnych soków, deserów, sałatek i tak dalej, dlatego to na pewno będzie to. Nie pokazuję Wam, ponieważ to jest dosyć duże i po prostu nie chcę tego tutaj przynosić. Coś ze sprzętu RTV AGD Audio Mobile. I tutaj się zastanawiałam, czy pokazać Wam tableta, laptopa, czy telefon. Ostatecznie zdecydowałam się na telefon. I ja mam Samsung Galaxy Pro. Jak coś takiego. Young Pro, coś w tym stylu, do końca nie pamiętam. I nie wiedziałam właśnie, czy pokazać Wam laptopa, czy telefon, ale jednak stwierdziłam, że telefon, ponieważ tutaj kontaktuję się zawsze z moją mamą i z moim chłopakiem, więc to jest, bez telefonu nie byłoby mowy w ogóle o egzystowaniu. Bez laptopa, no teraz też ciężko z racji tego, że nagrywam filmiki na YouTubie, ale jednak telefon jest dla mnie ważniejszy. Coś z łazienki, no to na pewno nie będę już tutaj oryginalna, jak powiem, że brodzik. Ja wanny nie mam i jakoś bardzo za tym nie ubolewam, ale prysznic jest dla mnie niezbędny. Zresztą jak dla każdej z Was, ale... No ale to będzie zdecydowanie brodzik, nigdy w życiu nie miałam wanny i jakoś za tym nie tęsknię. I coś z sypialni, to poza łóżkiem będzie oczywiście moja toaletka, gdzie codziennie rano wykonuję makijaż, gdzie to jest też połączenie toaletki z biurkiem, więc tutaj też siedzę, tutaj też trzymam laptopa, więc pracuję, wrzucając filmiki na YouTube, tutaj też się uczę, więc to bez tego biurka po prostu nie dałabym rady. I ostatnie pytanie, coś z torebki i tak zastanawiałam się w sumie, co Wam pokazać. I tak pomyślałam, że może pokażę Wam po prostu moją torebkę. Więc to jest moja ulubiona torebka w tym momencie, to jest torebka z Aldo, z której jestem bardzo, bardzo zadowolona. Ale jeżeli już miałabym Wam pokazać coś, co jest zawsze w mojej torebce, to będzie to butelka wody. I tym razem ja tu już, jak widzicie, jest końcówka, bo właśnie wróciłam z zajęć i do końca nie dopiłam, ale zawsze, zawsze, zawsze w mojej torebce jest butelka wody. Albo mała, albo duża, zależy, czy idę na dłużej, czy idę na krócej. I na pewno to będzie właśnie butelka wody. Więc to już wszystkie pytania. Taguję wszystkich, którzy mają ochotę nagrać ten filmik. Nie wiem do końca, kto nagrywał, bo ostatnio w ogóle jestem poza YouTube'em. Dlatego jeżeli ktoś jeszcze nie nagrał, a ma ochotę, to oczywiście zapraszam. Pytania będą na dole. I też zapraszam Was oczywiście jeszcze raz na mój nowy kanał, który nazywa się The Shape Style. I kochani, dziękuję Wam już bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że taki mało ambitny filmik, ale i tak przypadnie Wam do gustu. Obiecuję, że w niedługim czasie poprawię się, przynajmniej postaram się znaleźć czas na trochę bardziej ambitniejsze filmiki. A teraz całuję Was wszystkich i pa! Trzymajcie się!